Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja nazywam się Auro17, a to jest kolejny odcinek Assassin's Creed Syndicate, dodatek Kuba Rozpruwacz. Moi drodzy, jesteśmy w tym momencie nad misją dodatkową, która się nazywa Bokserski Lockout. I chcę ją sprawdzić, ponieważ jest to coś, na co trafiłem po drodze i nie widziałem w sumie tego. Prawdopodobnie będzie to zwykłe mordobicie, ale upewnimy się, czy to nie jest coś ciekawszego. Mówiłem o tym, że nie będziemy robić kontentu pobocznego, ale... Nie robimy tego. To jest zwykły klub pięściarski. Dałem się zwieść nazwie Bokserski Lockout. Moi drodzy, dobra, w takim razie kierujemy się bezpośrednio do punktu, w którym rozpoczniemy kolejną misję. Sorry, trochę tutaj zakręciłem, bo myślałem, że rzeczywiście będzie to coś wyjątkowego. Co prawda nie pokazywałem je na moim let's playu w żadnym momencie tego rodzaju aktywności, jakim jest bokserski lockout, tak tutaj nazwany. Nie ma w ogóle słowa lockout w języku polskim. No nieważne, moi drodzy. Tutaj mamy misję poboczną. Zaginione kobiety. Tylko pytanie, czy mi się chce, bo to jest pewnie jest... A, dobra, nie chce mi się, ale zrobię. Pokażmy, co masz do powiedzenia, kobieto. Zaczynajmy. Dobra, informacje. Jakiś gość porwał prostytutkę. A ja mam przejść 44... Nie mam przejść 44, bo mam wzrok orła. Który nic mi nie mówi, ale prawdopodobnie nasza pani prostytutka jest... O cholera. W którymś z tych wozów, tylko... O, ten krzyk, który się poniósł echem. Całkiem straszny. Mam sprawdzać. Tu cię nie ma, jesteś tam. Jesteś tam, ale... Skoro jesteś tam, to najpierw... Muszę zlikwidować na pewno tamtego majstra. Jest w tym wozie na 100%, to słyszę jej głos, że tam jest. Natomiast... ja sobie najpierw nastraszę. Czy w sumie z tym nastraszeniem to będzie różnie? Zlikwidować trzeba najpierw tego pana. Teraz tak. Mogę się bić? Czemu nie mogę się bić? Nie mogę się bić. Gra założyła, że nie mogę się bić. Przechwyć powóz? No dobrze, dobrze idzie, ty, dobrze idzie. Dobrze idzie przechwycanie powozu porywacza. Fuck my life. Zrzucił mnie? Serio? Ej, no ona mi spierdala. Dobrze, to jak nie z tym, to z tym. Raz, bo mi ucieka. Nie niszcz powozu. Dobra, nie zamierzałem go i tak zniszczyć. Miałem go przechwycić i taki był plan. No Jezu, znowu gra ma problemy ze sobą. To są problemy gry. To, co się dzieje z grą, to są problemy gry. To kompletnie nie wynika z problemu z moim komputerem, bo w żadnym innym przypadku nie mam takich problemów. Po prostu jazda powozem w tym dodatku jest niezoptymalizowana i musimy to przeboleć. Na szczęście z tego, co widziałem, tej jazdy powozem nie ma w dodatku zbyt dużo. Wtedy, kiedy nie będę musiał jeździć powozem, to na pewno nie będę nim jeździł. Spierdzielaj, gnoju. Nie wchodź mi w drogę. Auć! Jest to strasznie irytujące, że ta gra łapie takie ściny. Ale nic na to nie poradzę, dosłownie nic. Jak tak dalej pójdzie, to po prostu zrezygnuję z tego. Grrr! Naprawdę, to jest strasznie denerwujące. Zaraz mnie zabije, nie? Ja nic nie mogę zrobić w tym momencie. Nic. Chodź tu, gnoju. Reset misji, powóz jest poza zasięgiem. Wiecie co? Pierdolę waszą misję w dupsko.
Twoja dupa zniknęła. Ja pierdolę, że to jest jakiś dramat. Że to się w to kurwa nie da grać. Gra łapie jakąś pierdoloną ścinę, jak się siada na powozie. Przecież nie łapała nigdy czegoś takiego. To musi być wina kurwa jakiejś gównianej optymalizacji tego pieprzonego dodatku. Jak zwykle Ubisoft coś musiał zjebać. Dobra, moi drodzy, nie będziemy się pierdzielić z tematem. Ja tutaj przeszła mi przez głowę myśl, żeby po prostu pierdolnąć w pizie z te 5 minut nagrania, które już zrobiłem. Ale nie, nie zrobię tak. Tylko po prostu wezmę sobie i pójdę robić misję, tak. Tak czy inaczej, więc zrobimy cięcie. Gdyż ponieważ do misji mam chyba dość daleko, a nie będę tej całej drogi nagrywał, bo i tak nie mam nic do powiedzenia, chcę po prostu komentować. Mamy szczery z wami, mam już serdecznie dosyć Assassin's Creed Syndicate. Nagrałem tę grę, podobała mi się od początku, a później z czasem zaczęła mi się podobać coraz mniej. W tym momencie to, co robi to DLC, ono jest fajne pod względem gameplayu, ale to, co ono robi pod względem swojej optymalizacji technikaliów, to takiego gówna to Unity mi nie odpierdzielało, bo zmieniłem sprzęt i wszystko było w porządku. A tu nagle Syndicate, który jest podobno grą lepiej zoptymalizowaną, dostaje dodatek, który okazuje się być do dupy zoptymalizowany. Dobra, moi drodzy, nie wiem jak daleko jest ten punkt ode mnie, nawet go stąd nie widzę, nic mi się nie pokazuje. W każdym razie robię cięcie i spotkamy się na miejscu. No dobra, moi drodzy, jesteśmy znowu pułkownika Bellaina, czy tam porucznika, już nawet nie wiem jak porucznika bardziej. Pułkownik to bardziej stopień wojskowy, a porucznik to stopień mniej wojskowy. Dobra, wchodzimy, zaczynamy, lecimy. Zobaczymy, co będzie dalej. Wchodzisz? Musiałeś jeszcze pogłaskać drzwi. Miss Fry, please tell me you found the Ripper. Nie. Murder owes mana. People continue to be murdered on my watch. I cannot protect you or your brotherhood forever. Witnesses saw someone matching your description. I should lock you up. It was book publishing. The man from the photograph at the manor, he owns his paper. Miss Fry! I will catch the Ripper, Inspector. But first, you must help me find Weaversbrook before he does. This way. You must not be seen. I believe Mr. Weaversbrook has a residence near St. Paul's. Now go. Czy musimy się udać do okolic katedry, czy tam bazyliki? Pokażcie mi miejsce. Policjanci nie są już twoimi sojusznikami. Już teraz nikt nie jest moim sojusznikiem. Zaczyna mnie to wszystko irytować. Kurdur. Nie, to się naprawdę robi denerwujące, moi drodzy. Jestem w stanie powiedzieć, że dodatek jest zdecydowanie gorzej zoptymalizowany niż główna gra. Dlatego, że byłem w stanie utrzymać powyżej 50 klatek na sekundę w wersji podstawowej gry. Tymczasem nagrywając kubę rozpruwacza, który wcale nie wygląda szczególnie ładniej, chociaż no, oświetlenie ma lepsze, ale to nie jest kwestia oświetlenia zrobionego w lepszej technologii, bardziej wymagającej od komputera, tylko po prostu to oświetlenie jest inne. Nadal brak kontrastu, o czym mówiłem, albo będę mówił, bo nie wiem, czy ten odcinek już wylądował. Z Assassin's Creed Revelations. Zgubiłem wątek. Także tak, to co chyba mówiłem w poprzednim odcinku już na samym początku, że jestem troszeczkę zmęczony tą serią i to zmęczenie rośnie coraz bardziej. To jest chyba najdłuższa seria na moim kanale. Fajnie, że Assassin's Creed jest grą dużą, ale o tym będę jeszcze więcej mówił i komentował, krytykował głównie niestety Assassin's Creed Syndicate w momencie, kiedy ukończę kubę rozpruwacza. Zrobię sobie takie krótkie, 2-3 minutowe podsumowanie. Mam nadzieję, że to nie będzie trwało zbyt długo. Jest i nasza bazylika łamana przez katedrę i tu jest... Czy ten dom będzie obstawiony przez policję? Ten dom będzie zdecydowanie przez kogoś obstawiony. Jest obstawiony przez kobietę. Przez kobietę, którą zamierzam zlikwidować. Od tej pory tak. Nie będę się bawił tymi badziewnymi narzędziami, które dostaliśmy. Szczerze, nie chce mi się już udawać, że one są fajne. Kompletnie mi się nie podoba... motyw tych narzędzi. Nie powinni dodawać takiego badziewia do gry.
Można tak. Jeszcze ktoś tu został? Tak, będę was dobijał wszystkich, gnoje. Chodźcie, bijcie się, chodźcie się bić, no. Chodźcie, come at me, bros. Come at me. Dali jakieś narzędzia, z których nic nie wynika. Można spowodować, że przeciwnik ucieknie. Jak działają te rzeczy, nie wiadomo. Są jakieś lamusy, które boją się wszystkiego. Dziękuję za uwagę. Zostało to zrealizowane źle. Nie potrzebuję nowych zabawek. Potrzebuję nowego scenariusza i nowych możliwości. Jest nowy scenariusz, nowe możliwości. Czy ja wiem? Nie penia, ziomuś, nie penia. I'm hunting Jack the Ripper. No! Stay away! He sees and hears everything! My name is Evie Fry. I'm here to help... Mr. Jacob Fry's sister? Yes. What happened to these men? Gone. Taken. Dead. Please. The Ripper has my son. He will kill him. Ooh. I will find your son and bring him home, sir. But first you must come with me. Now. I'll accompany you to the location where my son was last seen. Co, będziemy sobie spacerować, tak? What can you tell me about the letters? I showed the one side. Ooo, nie. Mam go zawieść powozem, prawda? Powozem, który będzie mi lagował. Nie widzę innej możliwości, szczerze powiedziawszy. Gościu, idź! Gościu, nie denerwuj mnie! Dobrze, może jak nie będę popierdzielał tym powozem, to się nic złego nie stanie. Pieprzone powozy! Ja nie wiem, z czym one mają problem. Za duża prędkość poruszania się? To nie moja wina. To nie jest moja wina. No, jakieś artefakty się pojawiają na teksturach, kiedy się jedzie. Jeszcze się musiało zawieźć na koniec. Powiedzcie mi, że wysiadamy. Tak, wysiadamy. Teraz muszę wyczyścić to miejsce i to będzie jedna z przyjemniejszych rzeczy w tej grze. Powiedzcie mi, jeżeli ktoś z was to ogląda i grał w Syndicate'a i też ma takie problemy, czy może na nagraniach innych ludzi komukolwiek się coś takiego zdarzyło, szpiegować jakiegoś kuźwa zwiadowcę mam. Nie, nie mam szpiegować zwiadowcę mam. Jezu. Ciekawe, czy mnie znajdą i zobaczą. Nie wiem, nobody cares. Zwiadowca alarmu nie podniósł, gościa opanowałem, nie wiem co nawet mi powiedział. Mam odszukać zastępcę Kuby, pewnie rozmawiali o nim. Oczywiście gra całkowicie wyłączyła moją uwagę odnośnie tego, co tam było powiedziane. Obszar do znalezienia, znowu mam kogoś śledzić. Elo? Co mam zrobić, Tom, kolego? Mam cię pewnie... Jak znam życie, to mam cię... Schowałem się w sianie. Tego gościa powinienem załatwić w pierwszym rzędzie. Jest tu ktoś więcej? Nie ma tu nikogo więcej. Tu, tam stoi paru gości, ale... Ten kolega tu podchodzi i bardzo dobrze, bo sobie go zlikwiduje teraz. A tego pana muszę sobie złapać. Na 100%, tak? Porozmawiajmy, kolego. Nie mówcie wszyscy naraz. I need to pay an urgent visit to these Hulk prison ships. Right after I find Mr. Weaversbrook's son. Już wszystko wiemy? Elo, koledzy. Spierdzielajcie wszyscy. Okej? Okay. Uciekli. Aha. Dobra. Spierdzielajmy na dach. Na dachu będzie bezpieczniej. Jest tu sporo skrzynek, dużo znajdziek. I to będzie chyba pierwszy dodatek do Assassin's Creed'a, którego nie wymaksuję. Ponieważ kompletnie mi się nie chce. Podstawki się maksuje fajniej niż dodatki. Okej, Kuba rozpruwacz fabułą stoi, bo ma zdecydowanie mroczniejszy scenariusz niż... Dobra, tu jest do uwolnienia, tak?
Elo? Czy to jest Jacob? Co to jest? Nie, to jest pewnie syn tego. Wygląda trochę jak Jacob, ale to nie Jacob przecież. Tak. Dziękuję za uwagę. Bardzo mnie to cieszy. Did you discover anything that could help me stop the Ripper? My kidnappers call him Pan Kuba. Mr. Jack. I overheard them mention the Deptford Hulks, where I was to join other hostages. Thank you. Podobnie do Jacoba z fryzury. Zapuszczony tak samo, bokobrody. Co dalej? What's the quest? Syn jest już uwolnięty nawet. Dobra, działajmy dalej. Syn pana Weaversbrooka uwolniony, misje Weaversbrooka, mnóstwo kontentu pobocznego, z którego nic nie wynika. Nie potrzebuję kontentu pobocznego w misjach. Informacje o tym, co się wydarzyło, macie 5 sekund temu. A tymczasem dotylamy do następnego miejsca. Czemu zaskoczyłem? Nie wiem. Kredo potwora, więźniowie. Działamy dalej. Jakieś wczytywanie. Naprawdę, mam już dosyć, mam już serdecznie dosyć. Ale już z Dragon's Dogmą przerąbałem i odpuściłem sobie serię, więc to już skończę. Mówię, fabuła to jest jedyne, co mnie w jakiś sposób zachęca do tego, żeby tutaj dalej działać. Co to za miejsce? Nie przypominam sobie, żeby takowe było na... These old navy ships were hulked out to hold prisoners. Na straż wrogów z łodzi więziennej. Wiecie co szanuję? Szanuję to. Szanuję to, że do zabójstw dodano oddzielne lokacje. Naprawdę to szanuję. To Assassin's Creed Syndicate, dodatek Kuba Rozpruwacz, zrobił naprawdę dobrze. Na straż wrogów w łodzi więziennej. Pana nie nastraszę raczej. Pana zlikwiduje po cichu, bo i tak nie idzie się nastraszyć. Jeszcze narobisz hałasu. Pojedynczych się nie opłaca nastraszać według mnie. Co za kurczę wygodny sposób, że akurat statek został zacumowany. Chociaż dobra, statek zacumowany koło wysepki ma sens. No nie możesz rzucić wyżej. Głupia jesteś. Spierdalać mi stąd, gnoje. Dobra, ci uciekli. Czy ktoś tu więcej jest? Tych dwóch panów mnie nie obchodzi. Ja sobie wejdę teraz na statek. Nie mogę tędy wejść, przecież... Te punkty są... Nie no, nie są odstające, ale... To lipa trochę. Aha, bo to są statki, kurcze, które są dopiero... Dobra, w budowie one są. Muszę się zawrócić w takim razie. Bez zawrócenia się nie widzę za dużo sensu. Panowie, ogarnijcie się. Skończcie spierdalać. Nie jesteś w stanie tego wrzucić, prawda? Nie potrafisz rzucić tego wyżej, głupia pindo. Pana sobie przypnę. Dziękuję. A ten się nie straszył, a nie, już spenią, dobra. 4 nastraszonych, resztę mam w dupie. Tutaj nie wejdę. Trzeba znaleźć jakąś inną drogę wejścia. Tylko wy przestańcie biegać jak idioci, okej? Dobrze, dobrze, właśnie tam on leżał. Dobrze go uderzyłaś. Jestem z ciebie dumny po prostu. Dobra, nie, to trzeba teraz przemyśleć. Tu chyba jest jakieś wejście. Po tych belkach? Wygląda jakby mogło być wejściem. I chyba nim jest. Chociaż wcale nie jestem pewien. Po co można się wspiąć na te belki? Czemu gra dała taką możliwość? To już możesz zdjąć. Gdzie tu wejść na to? Może tędy? Jest tu jakaś możliwość. Tędy nie. A, dobra, tu jest jakaś wysoka platforma, którą przegapiłem na początku. Przejdź sobie tutaj, pani Fry. Teraz się wspinaj. Tam na dole było do wspięcia się. O, to sobie wejdę tym do wspięcia się w takim razie. Pyk,
pyk. Skroj sobie nożykiem i lecimy do góry. Oh yeah. To lądowanie było dziwne, ale już nawet nie oceniam. Nie ma nikogo na tym statku? Jestem zdziwiony. Tu jest skrzyneczka, otworzę ją dla zasady. Nie to, żebym potrzebował ją otworzyć. Porozmawiaj z więźniami. Tu ktoś może być w środku. Nie ma? Tu jestem zdziwiony. Ciemno, to jak w dupie. Szukamy Jacoba? Szukamy Jacoba! Przynajmniej wiem, co robię. Tyle to ja wiem też. Wymyślił sobie cwaniak. Jesteście templariuszami, chłopaki. Nawet wy zostaliście zamknięci. Fiu, fiu. Poważna sprawa. Dobra. Jeden statek ogarnięty, stąd można wyjść. Więźniowie w drugiej łodzi. Jestem ciekaw, czemu... O, nawet można po linie przejść. O, teraz to się poczułem jak w Black Flag. Nie pogardziłbym grą z mechaniką pływania i z tą mechaniką wspinaczki. Oczywiście bez pieprzonego rope launchera. Dobra, was już będę likwidował w normalny sposób. Czemu usłyszało mnie dwóch? Za głośno zagwizdałaś. Idzie ktoś? Idzie jeden, ale idzie powoli. Ten drugi przestał się przejmować i bardzo dobrze dla mnie. Tylko, że idziesz tak trochę za bardzo bokiem, chłopaku. Dobra, sobie to zrobię po cichu, nie będę robił hałasu, bo hałas jest zły. Dobra, tam są więźniowie w drugiej łodzi. Muszę przemyśleć, co tutaj chcę zrobić. Po cichości. Ci mnie zobaczyli? Ale dzwonkiem dzwonić nikt nie będzie. Na to akurat nie pozwolę. W ogóle co wy się tak składacie łatwo? Za słabi jesteście, macie 11 poziomy, chłopaki. Co jest z wami? Co jest z wami? Ja się pytam, kurde. Kurde bele. Kiedyś ścinanie tego dzwonu miało więcej sensu. Teraz i tak praktycznie nikt z tego dzwonu nie korzysta. To nie teraz będę zabijał tego naczelnika. No one spoke to me for weeks. Then the warder's assistant came to ask me how much I weigh. I need to get into the main prison and find the chief warder before he hangs another man for Jack's entertainment. Oh shit, tu jest jakaś mieścina cała. Szanuję. Szanuję. Assassin's Creed Syndicate, Kuba rozpruwacz. Jednak robisz coś dobrze. Chodź, chodź, kolego, chodź. Chodź, chodź! Mam się zniżyć do twojego poziomu? Wbijaj na górę. Zapraszam. Elo? Co tam? Nie musisz mi dziękować za to, że poczekałem. Nie, naprawdę mi się to podoba. Nowa lokacja. Szanuję to mocno. To jest coś, co mnie zachęca do tego, żeby ukończyć tę grę później drugi raz. Te lokacje, bo teraz muszę je czyścić w miarę na szybko. Nie mogę się tutaj za bardzo zatrzymywać, żeby sobie popatrzeć, co tu jest fajnego lub mniej fajnego. Przytulże się, no. Jeszcze tu jakiś stał, tak? I tu nikt nic więcej nie widział. Tu jakiś ziomek powinien ich zauważyć, no. Tutaj ewidentnie leżą pobici ludzie. Czy ty jesteś kompletnie nie... Gościu! Tak, jesteś kompletnie niezainteresowany tym, że... Ciechaj tam! O, ta druga. Halo! Jezus Maria, co za głupota. Weź ją, obij do końca. Dzięki. Tego pana se silnym powaleniem zlikwiduje. Kurde, nie trafiłem. A ci debili nic nie widzą, tak? Co za idioci. I don't care.
Ten oczywiście się nawet nie odwróci. Nie wiem, czym ty go uderzasz, że on ma tego. Co ty zamiast noża sobie wbudowałeś w okryte ostrze łyżkę? Taki tępy dźwięk, taki jup! Jakby piachu do ręki nabrała. Ja nie wiem, co to jest. Ale podoba mi się to, że tutaj gra na tych mniejszych lokacjach do zabójstw utrzymuje wyższy poziom tego. O, jakie ładne ujęcie. FPS-ów. Go and dredge your Thames, you lazy bastards. The chief warder wants privacy. Aha, dopiero tutaj się zaczyna zabójstwo. Fiu fiu. Don't lose heart, gentlemen. Fiu 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 fiu. If we work together. Well, it's no use. We need explosives to blast through those doors. You gotta get the wick just right. Drop them gentle. Let them do the work. Operator szubienicy. Four or five inches before they crunk. Tamten gościu jest strasznie brzydki. A my mamy zabić naczelnika Blightsword. Zaczynajmy. Let's go with this shit. Dobra, na pewno potrzebna mi okazja do finezyjnego zabójstwa, której nie ma? Nie wiem teraz, nie jestem pewien. Zaraz się upewnimy. Jesteś w stanie zeskoczyć? Oczywiście, że nie jesteś w stanie skoczyć. Na co ja liczyłem? Ty głupia, ty. Dobra, skrzynka, ponieważ tak. Pana sobie ciachnę łyżką w dupę. Tam jest zwiadowca. Zabity. I to jest mój cel już teoretycznie, ale najpierw sobie załatwimy wszystkie punkty, odhaczymy, żeby jak najwięcej dobrej zabawy było. Pyk, pyk. To jest za łatwe. Za dużo noży dali na koniec. Elo, chłopaku. Mam ci coś ukraść? Ja cię ukradnę. Ja cię ukradnę na swój sposób. O, tak ci ukradnę. Dzięki. Gdzieś jest skrzynka w środku. Jest skrzyneczka. 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 Dziękować. Pik to sobie zabiorę. Ok, zamknięte skrzynie 100%. Fajnie. Świetna zabawa. Świetna zabawa jest świetna. Tu powinna być następna skrzyneczka. Podoba mi się to, że jest więcej zimowych. Tematyka jest zdecydowanie chłodniejsza, jeżeli chodzi o teren. Użyj bloczka. Pomóż z więźniami. Dostań się do magazynu. Dobra, najpierw sobie pomówimy z więźniami. Nie wygląda na to, żeby pilnował ich ktokolwiek więcej. Z tamtymi gośćmi, ziomkami, chłopakami. Tam jest, tam są wybuchowe. Teraz tak. Czemu stałaś przy nim jak idiotka, jak ci kazałem go bić? Ty pieprzony ułomie. Jezus Maria. Klikam tę pieprzoną myszkę i nic się nie dzieje. A ten kolega się nie ogarnął, tak? To źle, czemu? Ach, a już nawet nie wiem co mam powiedzieć teraz. Hello, chłopaki. Ja mam ładunki, nawet już wiem, gdzie leżą. Mówicie, że powstrzymacie wtedy ziomków, tak? To dobrze. Tylko, że będziecie musieli się, chłopaki, cofnąć trochę. Jak się nie cofniecie, to się dla was może źle skończyć. Nie polecam. Cofnęliście się? Cofnęliście się. Dobra, podpalamy. Kitramy się, chcę zobaczyć, jak to wybucha. Ale jebło. Dobra, chłopaki, wydziałajcie. Róbcie co chcecie i co możecie. A ja idę otworzyć drzwi, które nie wiem po co mi będą. Jeszcze mam użyć jakiegoś bloczka w środku tutaj. A tu jest też mój cel do zlikwidowania. Dobra, spokojnie. Zaczniemy od tego, żeby... Ajajajajaj. Nie to mnie teraz interesuje. Interesuje mnie teraz wejście, które będzie wejściem dookoła? No to wygląda. Gdzie jest to wejście? Tam. Dobra, tu chyba nie ma żadnego strażnika. To jest w miarę czysto, fajnie, bardzo mi się to podoba. I love it. Dobra. Otwórz to. Brawo.
Teraz tak, weszliśmy do środka. Co jest dobre? He took some faffing, but I managed to pull a good half foot from him. This old dad is king. Nie da się zobaczyć, nie da się zobaczyć. Na tym piętrze już nikogo nie ma. Tu coś trzeba zrobić. Nie wiem, co się stanie, jak to pociągnę, ale... Ale pociągnę. Pociągnęłaś? Co, nie da się? Ukryj się? Gdzieś mam ukryć? Tutaj. Tu ktoś był. To operator będzie naprawiał dźwignię. Co mam zrobić? Zabić operatora teraz, czy co mam zrobić? Zepsuł się nowy bloczek. Ziomek stoi z randomem, trochę chyba speniał. Przestaw dźwignię znowu. Okej. Tylko może najpierw sobie zlikwiduję tego pana, bo on mi tutaj będzie sprawiał problemy. Poczekam, jak sobie przejdzie. On widzę, że tutaj spaceruje sobie na chillku. Ale to finezyjne zabójstwo może być fajne. Tu jest chyba zapadnia, ale nie jestem pewien. Dobra, ten się odwrócił. Wyłaź. Idziemy za nim. Czyścimy gnoja. Dobra, poskładany. Nikt nic nie wie, nikt nic nie widział. I teraz można sobie to przestawić. Oh fuck! Kiedy mu to przywiązałaś do nogi? Nice! Ciekawie, ciekawie. Tylko czemu te kutscenki są tak ustawione, że muszą jeszcze mieć przeskok? Nie można by było to zmontować w jedną kutscenkę? O, się spluł. O, oplułem po twarzy. He told Mr. Jack how to rip the filth from this rotten city, but you don't have the balls to see what's right and necessary. Where's Jack? Where's the Ripper? To hell with your right and necessary. Do diabła z tym, co prawe i konieczne. Teraz mi pewnie gra skraszuje, bo zawsze kraszuje po zakończeniu misji. Ale jeszcze muszę stąd uciec najpierw. Jakby się światło przestało bugować. Elo? Co tam słychać? Elo? Jak ja tutaj wszedłem? Mogę tędy wyjść? Nie mogę. Jak miło. Wszedłem jakoś drzwiami od góry. To było zresztą moim jedynym sposobem wejścia. Od czego się tak odbija? To są przecież zwykłe deski. Co jest? Co z tym światem tutaj jest? Od zwykłych desek światło się odbija jak pojebane. Co jest do cholery? Tu jest wyjście. Zadzwoń do inspektora. Zadzwoń? Ho, ho, ho. To już ten poziom. Tam jest wyjście. Przynajmniej wygląda jak wyjście. Pytanie brzmi, czy to jest wyjście, z którego można skorzystać. Szczerze wątpię. Tak. Słusznie wątpię. Oczywiście nie jesteś w stanie zrobić nic z tego poziomu. Nic. Nic. Nie skoczysz nawet na drugą belkę. O, skoczyłaś na drugą belkę. Nie wierzę. Zrobiłaś to, co cię poprosiłem. To jest niewiarygodne. Niewiarygodne. A, tam jest wejście. No już przestań skakać, cholera, pieprzone sterowanie. O, dajcie mi Assassin's Creed Empire. Ono naprawdę, ja naprawdę potrzebuję nowego Assassin's Creed'a. Nie ma się tutaj gdzie przyczepić? Nie ma. Już widzę moją drogę wyjścia, ale... Tutaj jest droga wyjścia. Po tym budynku, na ten drążek. Nie! Czemu zeskoczyłaś? Kyrie eleison. To sterowanie to jest dramat. Wszystko mnie już zaczyna boleć w tej grze. Coś, no już zrobiłaś piruet wokół własnej dupy? Ruszaj się, kobito, co jest z tobą? Kurwa mać. Nie można było dobrze zrobić gry, kurwa. Trzeba wypuszczać, bo to Assassin's Creed. Dawaj telefon. Pożalimy się Abelineowi. Porwali go. Ripper struck again. Where? All right. Thank you, officer. Wait. We need to alert the local constable.
Send as many men as you can to the old Hulk prisons. Klucze? Co z tymi kluczami? Jestem zaintrygowany. Chwila. Kto to jest? Aha, random ludzie. Wypuszczasz ich? Okej. Okay. I sobie odpływasz na chillku swoim stateczkiem. Koniec misji, zaraz będzie crash, moi drodzy. Także no, już jest koniec misji, także ja się z wami żegnam. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapkę w górę lub w dół, w zależności o tym, jak oceniacie ten materiał. Ja bym zostawił łapkę w dół na waszym miejscu, bo ten materiał to jest po prostu jakaś kapa. No, ale cokolwiek, może wam się podoba. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić komentarz do waszej oceny, subskrypcję, jeżeli chcecie być na bieżąco, oraz o Facebooku, do którego link, jak zawsze, macie w opisie. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku Assassin's Creed Syndicate, Kuba Rozpruwacz. Mam nadzieję, że zbliżamy się do końca, bo mam już dosyć. Cześć!